Cześć, witajcie. Wczoraj pokazywałam Wam, że Gloria miała temperaturę na noc. W nocy miała temperaturę. Dzisiaj rano byłam z nią w szpitalu na takiej, wiecie, szybkiej. Jak to się świąteczna? Święta można przyjść. To jest darmowe na NFZ. Jakiś lekarz tam przyjmuje i on tak prawie, że od ręki przyjmuje, bo zazwyczaj tam nie ma ludzi. To nie jest SOR, tylko to jest coś obok SOR-u. Świąteczno-nocna opieka zdrowotna, coś w tym rodzaju. Może Wam napiszę, jak gdzie znajdę. No i lekarz dał jej antybiotyk. No, ale już chyba najbardziej stresującą część dnia mam za sobą i pokażę Wam, bo właśnie sobie zjem za chwilę. Gotuję pyszny obiad i też dostaliśmy coś dobrego. Robię bardzo prosty obiad, czyli makaron z pomidorkami po prostu. Podsmażyłam cebulę i czosnek na oliwie, wrzuciłam pomidorki, też je podsmażyłam i do tego wrzuciłam makaron. I na to posypię jeszcze serfeta. Już sobie chyba w misce posypię. A to, co dostaliśmy, zobaczcie, tutaj już jedna zjedzona. Dawid zjadł, ja jeszcze się nie częstowałam, to są bezy ze śmietaną. Po prostu coś pięknego. Zrobię sobie kawę, bo jeszcze nawet kawy nie piłam. I najpierw zjem obiad, a później bezę. Gloria założyła, znaczy założyła, kazała sobie założyć buty, ale nie możemy wyjść na spacer, dopóki gorączka sama, no, nie zniknie. Na przeciwgorączkowych nie można. Oczywiście, tylko jak nie ma gorączki, można wyjść na spacer. W ogóle jesteśmy uziemione do końca tygodnia. Gloria, jak robi dinozaur? No, dziecko nie wie, jak robi krowa, ale wie, jak robi dinozaur. Jak się mieszka z Laurą, to jest wiedza podstawowa, prawda? No daj, tu mu damy głowę, tu. O, jest. Cześć, witajcie, witam się z Wami dziś kawą, bo po prostu bez kawy nie ujadę. Noc była dość ciężka, ale to Wam zaraz opowiem, bo muszę najpierw do pracy, wiecie, o, właśnie, momencik. No, na czym to skończyłam? Aha, że muszę właśnie do pracy napisać, że mnie nie będzie do żłobka, chociaż tam już jakby zaznaczyłam nieobecność. Tam jest, Glorka jest tam, tak? Kto tam jest? Aha. Dobrze, może za chwilę się odezwę. Słuchajcie, jak już Was zaangażowałam w tą Glory chorobę, to Wam tylko zrobię aktualizację, że byłyśmy u lekarki, wstrzymała antybiotyk póki co, ale musimy zrobić jutro badania krwi i moczu, żeby wykluczyć bakterie i wtedy już, jeżeli, no wiadomo, jeżeli nie ma bakterii jakiejś tam, to nie trzeba brać antybiotyku, czyli że jest to jednak jakaś infekcja wirusowa, ale wirusów nie leczy się antybiotykami. Ale no właśnie, więc jutro czekają nas badania. Antybiotyk nie pasował nam, mieliśmy... dobra, nie wiem, jaki Zinat, coś takiego. Gloria po nim wymiotowała i to było... i zaskakujące dla mnie, jak bardzo. Wczoraj sobie szorowaliśmy podłogę, kanapę, ściany, właściwie jedną ścianę na szczęście. Także jakby ona bardzo nie chciała go zażywać, ja na siłę jej wpychałam, nie było to fajne. I no i właśnie dzisiaj poszłam z tą myślą, że może lekarka zamieni go na jakiś inny, ale powiedziała, że zrobimy badania i być może będzie go można odstawić. No więc taka jest aktualizacja. Chciałam Wam pokazać, bo tu za mną stoi zamówienie, które mi przyszło dziś. Jakie to jest? Czekajcie, zaraz Wam powiem, jaka to jest drogeria, ale tylko jedna drogeria.
Tylko jedna drogeria ma, jak wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli się mylę, ale dosyć sprawdzałam to. Tylko jedna drogeria ma to moje ulubione serum Anti-Age Bio Agadir. Zamówiłam sobie większą pojemność, tu jest 30 ml, jest jeszcze pojemność 50 ml, ale zamówiłam sobie na razie taką. Zamówiłam sobie z ciekawości wodę różaną, dlatego że przekroczyłam w koszyku jakąś tam wartość i mogłam ją kupić o wiele taniej, to po pierwsze, a po drugie to jest tak naprawdę coś, co można stosować jako tonik, a ja chciałam spróbować zacząć używać toniku i zobaczyć, czy u mnie cokolwiek to, czy zauważy coś. Tonik powinien przywracać właściwe pH skórze. No, takie jest jego zadanie. No zobaczymy, czy ja zobaczę jakąś różnicę na buźce, czy nie. I kupiłam sobie podkład mineralny. Ten, którego używałam wcześniej, to jest Sunrise. Taki odcień. Tych odcieni jest sporo i akurat w Ethnicity jest fajne to, dlatego w ogóle zaczęłam tego używać, że można sobie zamówić zestaw próbek. Dzięki temu możecie sobie zamówić kilka kolorów, odcieni, na przykład podkładu i, no i sobie dobrać. Ja postanowiłam, że na razie nie wracam do tych płynnych fluidów, tylko zostanę sobie przy mineralnych tych podkładach. Bardzo mi się on dobrze sprawdza, więc sobie kupiłam. No, w każdym razie, jaka jest to drogeria? To jest www.dom i uroda. To, ale tak jak mówię, to serum zdaje się można kupić i te rzeczy, produkty Bio Agadir tylko w tej drogerii. Z takich fajnych rzeczy, które mnie cieszą, to w weekend jedziemy do mnie, w moje rodzinne strony, czyli na Żywiecczyznę, w góry, mam nadzieję, że będzie pogoda, będą urodziny mojej chrześnicy, będzie super. Już się nie mogę doczekać, dawno nie byliśmy. Jeszcze właśnie mamie muszę zabrać prezent na Dzień Matki. A w ogóle może się to komuś z Was przyda, bo takim maluchom jak na przykład Glorka, no wiecie, trudno jakoś ten pobrać mocz. I są takie woreczki, które się przykleja i one zbierają próbkę. Cześć, witajcie. Jest kolejny dzień rano. Zrobiłam sobie piękną kawę na polepszenie nastroju. Dzisiaj byłyśmy już na badaniach i powiem Wam, że to jest niewiarygodne. No, ale siła. Gloria tu roznosi te koncentraty przeciery pomidorowe. No cześć. Gloria dziś miała pobieraną krew, tak? Było pik? Gdzie było pik? Który paluszek? W który paluszek było pik? Chyba nie w ten. W inny. Gdzie było pik-pik? To jest niewiarygodne, że od wczoraj moje życie kręci się wokół próbki moczu. Wyobraź sobie, że to pokazywałam Wam wczoraj gadżet do pobierania. To nie jest takie proste. Powiem Wam, że we mnie to tyle stresu wywołało. Ogólnie udało mi się zdobyć 20 ml. W nocy też, wiecie, próbowałam coś zdobyć, ale nic z tego. Rano też nic z tego. Jakby za każdym razem chyba byłam, wiecie, za późno. I zaczęłam mieć takiego stresa, że to jest za mało po prostu, że to jest za mało. No ale okazało się, że pani, która była w tej przychodni, że ta pani, która była w tej przychodni, to po prostu był anioł. I nie dosyć, że Gloria bardzo spokojnie zniosła pobieranie, a swoją drogą u takich maluchów z paluszka się pobiera. I ta pani, wiecie, w kropelki wyciskała z paluszka do takiego małego pojemniczka i mówiła, że biedroneczki uciekają. No i to było takie, że nie wiem, takie proste, a sprytne i rzeczywiście to no, Glorka nie płakała. Jak ostatnio płakała przy ważeniu i mierzeniu, a dzisiaj przy pobieraniu nic.
Ja też się uspokoiłam. Także tak jak mówię, ta pani to była anioł, bo nie tylko Gloria dobrze zniosła pobieranie, ale we mnie też przestały już wariować takie, wiecie, rano miałam takie emocje pomiędzy jakąś taką depresją i czarną rozpaczą, bo wiecie, bo chciałam tą próbkę zdobyć, a nie szło, byłam niewyspana i po prostu wszystkie wysiłki szły na marne. A takim hiperwkurwem, bo wszystkie wysiłki szły na marne. No ale nie miałam czasu ani na to, bo trzeba było lecieć na badanie, no a tam spotkałyśmy tą panią, która okazała się super. Bardzo się z tego cieszę. No i teraz to, jestem przy kawie. Po 16 będzie dzwonić do nas lekarka i nam powie. Oj, zrobiłaś bam, tak? Ale już stałaś. Już nie trzeba się denerwować, tak? Ej, a pozbierasz to? Gloria, wszystkie przeciery wywaliłaś. Pozbierasz to? Daj do półki. Zanieś do szuflady, miśka mała. No, będzie dzwonić lekarka o 16, to się dowiemy, a ja wam pokażę, co ja będę robić na obiad, bo wymyśliłam coś innego. Właściwie nie tyle wymyśliłam, co podejrzałam, zaciekawiło mnie. No i właśnie, o to chodzi. Dobra, co mnie zaciekawiło, bo to jest po prostu, to są składniki na rosół, prawda? Ale Ania z Potaniości Blog, ona zrobiła rosół na takich, wiecie, na takim korpusie po upieczeniu kurczaka. Czyli najpierw go się piecze, coś tam się, znaczy zjada się to, co się zjada i później zostaje, wiecie, ten korpus, czy tam wycina się te rzeczy, no wiecie, z pieczeni, zostaje ten korpus i na tym się robi rosół. I podobno ten rosół jest bardzo, bardzo pyszny i nie wiem, po prostu mnie zaciekawiło, jak smakuje rosół na takich kościach spieczonego kurczaka. No i to chcę spróbować, tylko że nie wiem zupełnie, jak się piecze kurczaka i też nie wiem, bo tu jest napisane rosołowy, czy on będzie, wiecie, jakiś łykowaty po upieczeniu, czy on się nadaje do pieczenia? Nie za bardzo się na tym znam. No ale właśnie taki plan jest. A tu mi zwiędła pietruszka, bo myślałam, że zrobię to wczoraj, ale wczoraj po prostu padłam, później w nocy wstawałam, a szkoda gadać. O, Gloria, czy ty już jesteś na tym etapie, że będziesz mi cebulę obierać? Wiecie co, znalazłam fajny przepis na kurczaka na kanale pana Tomasza Oddasz Fartucha. Podlinkuję wam. W każdym razie musiałam wyciągnąć z niego kręgosłup tam z tyłu i skrzydełka. No więc robię póki co rosół na tych skrzydełkach i na tej szyi i kręgosłupie. Tutaj sobie zamrażam resztę warzyw i zrobię następnym razem rosół na tych mrożonych, na tym takim, wiecie, na tym korpusie pieczonym. A na razie robię tak normalnie, żeby już był jakiś rosół czy coś takiego do jedzenia innego dla Glorki. No, rosół powoli się podgrzewa. Kurczak zamarynowany. W ogóle ma taką ciemną marynatę, dlatego że nie miałam miodu. Ale wiecie co znalazłam? Jakiś z buraków cukrowych. Czekajcie, pokażę wam co. Co to? Takie coś. Zagęszczony sok z buraków cukrowych. To ma taki dymny smak, słodki. No nie wiem, ale nie ma, zazwyczaj nie ma tego, do czego zużywać. Dawid to kupił, bo był ciekawy, co to jest. No i tak nie ma na to pomysłu. A w sumie może do tej marynaty się fajnie sprawdzić. No a przepis na to wam podlinkuję. Jakby nie było, to krzyczcie. To jest z kanału, tak jak mówiłam, Tomasz Strzelczyk. Oddasz Fartucha. Słuchajcie, siedzi kurek w piekarniku. Zostało mu jeszcze 43 minuty. Dzwonił. O, uważaj, Glorka. Aj, bo tam jest aj. Wiesz, i poleci na ciebie gorąca para. I dzwoniła też pani doktor. Dzwoniła pani doktor, że nie ma żadnych bakterii, więc nie musimy antybiotyku już brać. Tak. Tylko syropki, tak? Na zakończenie tego vloga i tego dnia chciałam wam pokazać tą wodę różaną. I wiecie co? Ona tak pięknie pachnie. Używam jej raz. I właściwie chciałam wam tylko powiedzieć, że ona tak pięknie pachnie. Używam jej tak.
bo nie lubię używać płatków kosmetycznych. Pachnie, kurczę, kojarzy mi się z takim z wakacjami w Bułgarii, bo któryś region Bułgarii słynie właśnie z róż. I kiedyś, jak tam byliśmy na wakacjach, jeszcze długo, długo przed YouTube'em i długo, długo przed dziećmi, to właśnie kupiłam tam taki malutki flakonik perfum i z jednej strony mi się podobała, a z drugiej strony czułam się trochę jak pączek z różą, bo ten zapach jest trochę, wiecie, jak pączek z różą. No ale jest piękny. Nie wiem, czy to coś daje, ale jak tego używam, to się czuję tak, wiecie, jakby luksusowo. No pięknie pachnie. Dobra, serum pod oczy. The Ordinary, to jest z kofeiną. Cienie pod oczami. Ja w ogóle dzisiaj mam nadzieję, że nareszcie się wyśpię. Wczoraj, znaczy dzisiaj, znaczy nie wiem, poprzedniej nocy wstawałam w związku z Glorią. Wcześniejszej nocy też wstawałam w związku z Glorią. I dziś mam taki zamiar, że się walnę do spania i będę spać, chociaż chodzi za mną składanie vloga. I dzisiaj już robiłam do tego dwa podejścia, za każdym razem coś mi przeszkodziło. I kurczę, chciałabym złożyć vloga, może będę składać vloga. Serum moje nowe, piękne. Ono też pięknie pachnie. Cieszę się, że sobie je znowu kupiłam. I na koniec krem. Używam teraz tego Alchemy Youth On Demand. Nie chcę na niego marudzić, bo on ma bardzo dobry skład, ale nie wiem, czy go kupię ponownie. Z tym serum jakoś się gryzł, z tym, którego wcześniej używałam, Pukang Jewel Oil. Jeszcze ono tu jest trochę. No tak, 1/5 tu jeszcze jest, więc jeszcze go poużyłam. Ale gryzł się jakoś z tym serum, jakoś tak. Poprzedni krem lepiej mi z tym serum współpracował. Ten mi się wydaje taki, on nie jest tłusty, ale w połączeniu z tym serum jakoś nie bardzo. Nie wiem, jakoś nie widzę takiego wow. Krem pod oczy jeszcze. Kurczę, używam tego już trochę. I to jest ten Purito. Firma Purito z wyciągiem z wąkrotki azjatyckiej. Dobra, ja to wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. I idę zmontować vloga. Pa!